tutaj Tomek Kopyra z blogu blogkopyra.com, a to są Kopyracje, pierwszy odcinek nowej serii, którą wymyśliliśmy jadąc autostradą A4 z Kacprem, tym, który robi miniaturki i też czasem robi za operatora przy moich filmach. Ma to polegać na tym, że zamiast odpisywać na komentarz, gdzie zwykle dotrze to tylko do zainteresowanego, będę na niektóre komentarze wybrane odpowiadał w postaci filmu zbiorczego pod tytułem Kopyracje. Nie jest to 100 pytań do Kopyra, są to kopyracje. Coś kompletnie innego. Coś, czego jeszcze nie było na tym kanale. Zobaczymy, jak wam się spodoba. No to jedziemy z koksem z grubej rury. Tak, słucham. Halo? No, za godzinę. Dobra, dzięki, że mi przypominasz, bo właśnie nagrywa. Spoko. Nic się nie stało. A więc. Cześć, tutaj Tomek Kopyra z blogu blogkopyra.com, a to pierwszy odcinek z nowej serii Kopyracje. Możecie rozkminiać w komentarzach, skąd ta nazwa, co ona znaczy, co ona oznacza. Może dojdziecie do jakichś innych wniosków niż my doszliśmy. Wymyśliliśmy ten format wspólnie z Kacprem, tym, który robi te rakowe miniaturki, a czasem też pomaga mi przy kręceniu jakichś wyjazdowych materiałów, takich jak niedługo się ukaże. Więc jadąc sobie po A4, pomyśleliśmy sobie, że fajnie by było, zwłaszcza, że tego dnia nie miałem okazji odpisywać na komentarze na bieżąco, że fajnie by było zebrać takie komentarze, które aż się proszą o reakcję, o komentarz, o ciętą ripostę, zebrać i zamiast odpisywać po prostu jako odpowiedź, zebrać je jako coś, co ucieszy większe grono widzów niż tylko zainteresowaną osobę. Więc żebyście zrozumieli, o co mniej więcej chodzi, chodzi o to, że wybieram jakieś komentarze i odpowiadam na dany komentarz. Jedziemy z grubej rury, czyli na komentarz do filmu: taki jaki jesteś, jesteś fajny. Adolf Hitler też był fajny? A co kurwa nie był? Uwiódł miliony Niemców i nawet setki Polaków. Dzisiaj jeszcze uwodzi. To chyba fajny musiał być. No ale tak na serio, na logikę, no to pomyślmy logicznie. On gołymi rękami by chyba nikogo nie zabił. Nawet wegetarianinem był, nie jadł zwierząt. Tak mu na ten. On, podejrzewam, że on był po prostu głęboko pogubionym, kurwa, człowiekiem. To znaczy on, myślę, do końca, może już na sam koniec, może nie, może na sam koniec sobie zadawał takie ten, kurwa, gdzie popełniłem błąd, że tam ta Armia Czerwona tutaj mi stoi w ogrodzie, tam w tym bunkrze, nie? Gdzie popełniłem błąd? Ale myślę, że on był do końca przekonany, że on robi dobrze. Że on robi więcej dobra na świecie. No niestety, no myślę, że to wynikało z jego... On sam dał się wkręcić w jakieś tam ideologie, czuł się głęboko pokrzywdzony, tam nie wiadomo, czy za to, że tych obrazów jego nie lubili, czy ojciec Hitlera ciągle go napierdzielał, jak śpiewał klasyk, nie? Także... Zdejmij nogę z gazu, życie jest za krótkie. Kurwa, masz rację, mówi Poland, Power Poland. Kurwa, stary, dzięki. Argus Porter w puszce, Artur pisze. Starsze degustacje, takie konkretne, spokojne, wyważone. Stary, już i tak mi piszą, że w komentarzach, że ja tak powoli mówię, że muszą dawać na prędkość razy półtora, bo kurka, można zasnąć z nudów. To jeszcze bardziej mam wyważać te degustacje. Mieć czy być? Robić. Grzegorz, jak sądzę, z Wałbrzycha. W zapyziałej wiosce pod Wałbrzychem? Skurwys. Zawsze myślałem, że wykropkowuje się kurw. Ale tutaj widzę, że Grzegorz wykropkował in. Swoją drogą, odwiedź teraz Wałbrzych i nagraj film, jak się Polska zmieniła od lat 80-tych, 90-tych. Nie wykluczam. Ja muszę powiedzieć, że spędziłem pół roku
swojego życia, drugą połowę 98 roku i pierwszy miesiąc 99, czyli jeden semestr na studiach w Wałbrzychu, na filii Politechniki Wrocławskiej. I jest to jedno z najbardziej traumatycznych moich 6 miesięcy życia. No powiedzmy, że w szranki z tym może stawać tylko to, jak miałem wypadek i na wyciągu za czaszkę leżałem 3 tygodnie jedząc, lejąc i srając należąco z 3 innymi facetami w sali szpitalnej, więc tylko z tym może się równać pół roku w Wałbrzychu. I to nie jest na tej zasadzie, że ja mam jakiś hejt na Wałbrzych. Wałbrzych był tutaj po prostu pewnym przykładem. No, być może ja za bardzo uwierzyłem w ten to rozszyfrowanie tej tablicy rejestracyjnej, nie? Że DB, czyli Dolina Biedy. I po prostu był przykładowy ten Wałbrzych. To nie był jakiś hejt na Wałbrzych, nie? Chętnie odwiedzę Wałbrzych, dlatego że ja jakiś czas temu po studiach, przejeżdżając właśnie już z moją żoną Kasią, przejeżdżając gdzieś tam, ja mówię, wiesz co, chodź podjedziemy tu, zobaczę ten internat, w którym pół roku mieszkałem, a to jeszcze był taki traumatyczny internat dodatkowo, bo to był nie akademii, tylko internat jakiejś tam zawodówki, czy technikum i zawodówki, więc no... Generalnie czułem się tam nie na miejscu, no i to też było tam te czterech chłopa w pokoju 20-metrowym, łazienka na zewnątrz, nie wiesz, czy tam kurwa nie zerwą tej ceraty i cię nie... No, także było ciężko, więc stąd mam takie skojarzenia z Wałbrzychem, jakie mam, ale no offense, tak? Wałbrzych był tu przykładem, no DB, Dolina Biedy, o to mi chodziło. Natomiast słyszałem od wielu Wałbrzyszan, że się dużo zmieniło na lepsze, że bardzo dobry prezydent. Także to chyba na festiwalu w Świdnicy właśnie spotkałem takich Wałbrzyszan, którym rewelacja teraz w Wałbrzychu. Także generalnie nic nie mam do Wałbrzycha. Też miałem taką sytuację, że idę sobie na dworcu Wałbrzych Główny albo Miasto. Nigdy nie wiem, który jest który. Czy to w Kłodzku jest. No nieważne, wchodzę na peron, podchodzi do mnie dwóch takich szczunów, pewnie może z tej samej szkoły, do której ja internatu zamieszkiwałem, i mówią: gdzie mieszkasz? Ja mówię: na Ogrodowej. Tam nie ma domów. No w internacie. Skąd jesteś? Mówię: z Obornik Śląskich. To pokaż kurwa plecak. Musimy zobaczyć, czy nie masz tam szalika Śląska. Także mam prawo mieć troszkę jakiś uraz. Nie miałem. Dobra. Patryk pisze, że mu spierdzieliłem po prostu kanał i spierdzieliłem mu całą przyjemność z oglądania. Dzięki. Teraz zwracam uwagę na każde twoje e i y. Dzięki. No stary, no nie wiem, co ci powiedzieć, no... Przepraszam. Dry January. Dominus.pl z zawodu terapeuta uzależnień. Jesteś niestety już alkoholikiem. Skoro oszukujesz już już organizm bezalkoholowym, czyli już musisz. To było do przewidzenia. Szkoda. No cóż powiem, nie będę ze specjalistą dyskutował, natomiast wydaje mi się, że oszukujesz dominusie ortografię, interpunkcję i nie wiem co jeszcze, leksykę. No i tu jest taki przypadek Marcina, Marcin L., komentuje, już nawet nie wiem pod jakim to było filmem, ławeczki widzi podwójnie. Detoks nigdy cię nie złapał. No nie wiadomo, czy to jest pytanie, czy to jest stwierdzenie. Pijcie ile wlezie, haha, ale żeby nie było na mnie. Chyba znalazła się druga Angelika. Jak to sama mafia, haha. To idź i zeznawaj. Baby zawsze były głupie. Powiem szczerze, że czasem zastanawiam, co się dzieje w głowie
komentujących. Tutaj się zastanawiałem chwilę. To są wszystko komentarze pod jednym tylko filmem. Profilaktycznie postanowiłem ukryć komentarze Marcina na kanale. Tutaj dwa komentarze. Ryszard, pozdrawiam, bo to stały widz. Taka zwariowana Sierora Session. Pisze w końcu. Nie. Maciej Wieczorek z kolei. Trzy sprawy. Punkt pierwszy. Big deal, nie big thing. Macieju. Big thing jak next big thing, a big deal jak no big deal. Więc for me sounds better big thing, if you know what I mean. Punkt drugi. To, co się dzieje na YouTubie od paru lat, jak i twoje wysrywy, poza Kopyrowie, to nie podcasty sensu stricto. Wywiad to dalej wywiad. Może trwać 2 godziny, to dalej wywiad. Okej, okay, tylko że ja praktycznie nie robię wywiadów w serii, które są udostępniane jako podcasty. Poza tym, Macieju, jestem tego... Znaczy, masz 100% racji. Te moje wysrywy nazywam... udostępniam je w formie audio, a nie nazywam, nie nazywam się podcasterem, tylko youtuberem. I trzecia rzecz. Nigdy, nigdy, żeby słuchać podcastów, nie trzeba było siedzieć przed komputerem. Słucham nieprzerwanie od 2005 roku. Długo. Kurna, ale w czasie snu też i jak gdzieś tam idziesz na zakupy, to akurat na zakupy to logiczne, ale... I mówią, cały czas ten głos... Kiedyś ściągało się MP3 i kulturalnie przez kabel do odtwarzacza telefonu. No właśnie o to mi chodziło. Że kiedyś trzeba było na kompa podłączyć tym kabelkiem, zapisz MP3, to się tam ściągało ileś czasu, przegraj, tam nie ma miejsca, na karcie, skasuj. A teraz po prostu wchodzisz w telefon, apka, pobierz, czy tam play. I dlatego podcasty zyskują, bo są wygodne. Obecnie są wygodne. I zachęcam do ich odsłuchiwania, gdyż są właśnie wygodne. Dobrze, Dry January, teraz dietetyk Equizetum. Jak słucham o tych dietach, w ten dzień jem, a w tamten to nie jem, to szkoda mi Kopyra. Że tak niszczy sobie zdrowie i że daje się nabrać na te diety cud. Zdrowa, zbalansowana dieta i ruch fizyczny, a nie szukanie diet cud. Equizetumie. No, 100% racji. Tylko, że dla mnie łatwiej jest nie jeść co 3 dni, niż stosować zdrową, zbilansowaną dietę i ruch fizyczny. Po prostu taki jestem leń. I taką mam, jak śpiewał Grabarz, moja silna wola, pierwsza lepsza kurew, puszcza się i łajdaczy. Więc taką mam słabą, silną wolę, że nie dla mnie zbilansowana dieta i ruch fizyczny. Ale muszę, generalnie cieszę się, że ten komentarz, bo bije z niego troska. Trochę mi to takim troszkę trenerem Jarząbkiem podchodzi. Aż strach patrzeć, jak się przemęcza nasz prezes Ryszard Ochucki klubu sportowego Tęcza. Tak więc dziękuję. Trybunał Porter, tak dobry, że aż nudny. Tomek Cis przeżył to mocno. Tomasz powiedział Portera! Jak to się mogło stać? Jak to się mogło stać? Trybunał Porter, tak dobry, że aż nudny. Mały Kos 8-2. Mały Kos. Kopyr, połowa twoich ostatnich filmików to o kasie, a cena piwa, a ceny piwa jakoś nigdy nie pamiętasz? Ja chyba z 7 lat temu, jednym z moich pierwszych filmów, w skali oczywiście 2000 ponad filmów, był film pod tytułem Dlaczego nie zwracam uwagi na cenę piwa? I tam tłumaczę. Dlatego, że jakbym zwracał,
musiałbym prowadzić sobie buchalterię, tak? Każde piwo, przychodzę do domu, do Excela wpisuję, tu tyle kosztowało, tu tyle. Zbieranie paragonów nic nie da, bo w tych paragonów bym miał po prostu cały karton. No i potem, najgorsze nawet nie jest to, że tam musiałbym sobie znaleźć ten. Najgorsza jest wasza reakcja, bo zaraz by się zaczęło. Co? Za 7,99? Ha, 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 przepłaciłeś, kurwa, u mnie jest 6,49. Co? Gdzie tak tanio? To u mnie badylarz, złodziej, 1,10 za to krzyczy, czy tam 9,90. I wszystkie ptaki zaczęły bić się. Aż przyleciała ptasia policja i tak się skończyła ta leśna audycja. Więc żeby tak się nie skończyło, to nie podaję cen piwa. Chociaż cały browar Bis na tym ufundowano, więc może i źle robię. Rafał Wojaczek. Koneser. Klasyka zawsze na propsie. W zalewie koziego bobka leżakowanego w beczce po sfermentowanej kiszonce z dodatkiem pestek z dupy. Dopowiedziałem, domyśliłem się. Więc... Słyszałem o piwie wędzonym owczym gównem, ale o sfermentowanej kiszonce kozi bobek z dodatkiem pestek z dupy. Mieć czy być, robić. Marcin pisze tak, mój ulubiony fragment. Nie należy się wyzwolić z tego naszego polskiego, muszę coś zjeść. A chyba nie mówiłem, że muszę coś zjeść. No każdy musi coś zjeść, musi mieć gdzie mieszkać, nie? Wiem, wyrwałem z kontekstu, ale brzmi jakby za granicą ludzie nie musieli jeść. Druga rzecz. Ty tylko musisz gdzie mieszkać, ale to gdzie jednak czasem robi różnicę. U siebie, czy kątem u teściów, 4 km od pracy, czy 40, na 30 metrach, czy dajmy na to na 70, w jakiej okolicy. Nie można powiedzieć, że to bez znaczenia. Ale nie mówię, że bez znaczenia. Tylko tu musimy się cofnąć do filmu. Jak cię nie stać, to cię nie stać. Po prostu. Jak cię nie stać na własne mieszkanie, mieszkasz u teściów. Jak cię nie stać na 70 metrów, mieszkasz na 30. Po prostu. Taran jedyny prawdziwy. I Kung Fu Panda. Znów jakieś smutne piwka dla gejów? To bezalkoholowe. Kto to pije? No tak. Tej pinty to jakieś 10 litrów wypiła moja kobieta. Dzięki czemu zawsze sprawnie wracałem do domu. Zamiast dziękować kobiecie, że pije piwa dla gejów, to ten jeszcze kurwa narzeka. Ale podoba mi się też zakończenie. Pozdrawiam wszystkich, którzy nie przepłacają, porównując kraft, piwa regionalne i koncerny. Porównując kraft, piwa regionalne i koncerniaki, jest tylko jedna prosta odpowiedź. Koncerniaki są tańsze. Pozdrawiam tych, co nie przepłacają. Trochę to brzmi tak jak pozdrawiam prawilnych chłopaków, którzy nie chodzą gdzieś tam na psiarnię się pruć na kolegów. To by było wszystko. Do usłyszenia. Cześć. Czas minął. Mam nadzieję, że się podobało, że pojawił się uśmiech na waszej twarzy, że bawiliście się tak dobrze jak ja. Jeżeli ta seria się spodoba, będą pozytywne komentarze, znaczy pozytywne reakcje, dużo łapy w górę, będzie kontynuowana, a więc uważajcie, co komentujecie, bo wszystko, co napiszecie, może być wykorzystane przeciwko wam. To by było wszystko, do usłyszenia, cześć! To były Kopy Racje, pierwszy odcinek.